Polska pod koniec lat 80. z zewnątrz obserwowana z Francji wyglądała pod względem gospodarczym fatalnie. Fatalnie, jako kraj, w którym gospodarka z jednej strony rdzewiała, Dlatego, że nie było pieniędzy na to, żeby kończyć inwestycje gierkowskie, żeby odpowiednio utrzymywać ten sprzęt, a z drugiej strony się rozprzęgała. Rozprzęgała to znaczy władze coraz mniej kontrolowały wypływ pieniądza i w związku z tym pojawiało się zjawisko. Inflacji, inflacji, która wtedy miała taki mieszany charakter. Z jednej strony rosły ceny, ale z drugiej strony sklepy były puste, czyli coś, co było w ogóle najgorszym wariantem i nazywano to barbarzyńską inflacją. Jeżeli chodzi o, o stronę polityczną, to wyglądała na kraj który był stosunkowo liberalny w porównaniu z wszystkimi innymi państwami ówczesnego bloku, mimo że był to kraj po stanie wojennym. Polska była wtedy niewątpliwie najbardziej liberalna, także jeśli chodzi o swobodę wypowiedzi w, ofic w mediach oficjalnych i w tym, co ukazywało się w pierwszym obiegu i dalej. I z drugiej strony, jeżeli chodzi o ruch Solidarności, to wygląda na kraj, w które na pewno nie został spacyfikowany od tej strony, ale z, jednocześnie widać było, że te lata takiego nękania, polityki nękania, sprawiały, że, że podziemie było coraz bardziej zmęczone i właściwie takie w stanie takiej desperacji bez nadziei. Bez nadziei. I to był, to był rok 85, który powiedziałbym tak, że najciemniej jest przed świtem. Wtedy było najgorzej. I, 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 i wtedy, właśnie, wtedy właśnie kiedy wyglądało, że już idzie ku bardzo czemuś złemu, ku temu, że to podziemie się po prostu albo rozejdzie, albo zostanie spacyfikowane, wyłapali różnych ważnych działaczy, działaczy Zbyszka bujaka i tak dalej, wtedy zaczęły się pojawiać że tak powiem, przebłyski. przebłyski. To był rok 86. I przebłyski wiązały się bez wątpienia z tym, co zaczęło zachodzić na wschodzie w Rosji. W Rosji. Z, z pierestrojką Gorbaczowa i wymienia się, jeśli chodzi o przyczyny wydarzeń roku 89 różne takie czynniki jak regana, Papieża, ruch Solidarności. Bez pierestrojki Gorbaczowa nie byłoby niczego. To był czynnik bezwzględnie decydujący, najważniejszy. Wszystkie te czynniki inne miały znaczenie drugorzędne, wspomagające. Pierestrojka była absolutnie najważniejsza, aczkolwiek Gorbaczow o czym innym myślał niż to, co się stało, to właściwie cała Europa Wschodnia, a być może cały świat, Powinni mu, powinny mu wystawić wielki pomnik, ponieważ on jest właściwie głównym aktorem, który to spowodował, chcąc naprawić Związek Radziecki. Zmurszały wtedy rzeczywiście, yy, robiący takie wrażenie giganta, który nie jest w stanie sprostać znacznie bardziej żywotnym Stanom Zjednoczonym, podjęto próbę naprawy. Próba naprawy poszła znacznie dalej, system się rozlazł. Więc tak bym określił sytuację gdzieś u progu tego świtu, jak powiadam, którym był rok 86. Ja dosyć wcześnie, będąc we Francji zauważyłem, że prawdopodobnie idą wielkie wydarzenia. Wielkie wydarzenia. I zauważyłem to latem roku 86, kiedy przypadkiem. Pracując jako komentator Radia Wolna Europa w Paryżu, redakcja paryska Wolnej Europy była dokładnie w tym samym pomieszczeniu, co redakcja radio, radiostancja Swoboda, czyli oddziału Wolnej Europy dla Związku Radzieckiego. I ponieważ ja znam dobrze rosyjski i tam leżała prawda, ja przeczytałem prawdę i zobaczyłem, że to jest zupełnie inna gazeta od tej, którą ja widywałem w Polsce jakieś no, 10 lat wcześniej. Że to była gazeta, która straciła taki ideologiczny, uroczysty język, tylko stała się takim normalnym, znacznie bardziej normalnym pismem, w którym są rzeczy, o jakich po prostu 10 lat temu. Trudno sobie było wyobrazić, żeby cenzura przepuściła. I jesienią 1986 roku opublikowałem w takim piśmie rosyjskim Stranę i Mir. Oni zrobili taki panel, bo też za, do, dostrzegli, że coś się dzieje. Taki króciutki tekst pod tytułem Pierwszy wyłom, tak, tak go zatytułowałem, w którym napisałem, że rosyjskie koło zamachowe ruszyło z miejsca. Po raz pierwszy. Od kilkudziesięciu lat i jeżeli nic go nie zatrzyma, to wydarzenia mogą pójść bardzo, bardzo daleko. I jeśli chodzi o Polskę, ja nie zgadzałem się i nie zgadzam się z tą opinią, że przemiany w Polsce były niejako wymuszane na polskich władzach na ekipie Jaruzelskiego przez rosyjską pierestrojkę. Uważam, że jest to diagnoza błędna i nawet powiedziałbym dyktowana złą wolą. Taką złą wolą, która polega na tym, żeby dopaść Jaruzela za wszelką cenę, i tą ekipę. Która była najlepszą ekipą polskich komunistów, oprócz niej były nurty o wiele gorsze rzeczywiście takich sowieckich jurgielników, o których się może ostatnio zaczyna trochę mówić. Więc to moim zdaniem jest diagnoza błędna. Uważam, że było odwrotnie. Że polskie doświadczenia i od prawie samego początku dobre stosunki między Jaruzelskim i Gorbaczowem sprawiały, że to raczej pewne impulsy szły do Moskwy ze strony polskich towarzyszy, i w miarę jak sytuacja w Rosji się rozwijała i polscy komuniści, ta ekipa Właśnie. Ja nie wiem, czy ich w ogóle można nazywać komunistami wtedy, czy oni, nie sądzę, żeby oni po prostu wierzyli w te różne ideologiczne bzdury. W miarę jak orientowali się, że pole manewru zaczyna się poszerzać, modyfikowali swoją politykę nie w kierunku oddania władzy, nie, absolutnie, natomiast w kierunku przebudowy tego polskiego socjalizmu znacznie głębszej niż to było do pomyślenia, jeszcze 5 czy, czy 10 lat temu i takim symptomem dla mnie bardzo ważnym, który ja odebrałem we Francji jako niezwykle pozytywne, była ta pełna amnestia zarządzona przez Kiszczaka w 1986 roku. roku. I tu bardzo ciekawe zjawisko było. Mianowicie, zresztą w kraju podobnie ta amnestia ze strony władz w dużej części emigracji wywołała wręcz panikę i przerażenie. Pa Panikę i przerażenie. To było jakieś takie dziwne e, rozumowanie, e, że skoro będzie lepiej, to będzie gorzej. Skoro powypuszczają ludzi z więzień, to znaczy po prostu, że e, w ten sposób jakby spacyfikują e, ten cały ruch, <coughs> ruch oporu. Więc ja uważam, że to jest rozumowanie kompletnie aberracyjne, po prostu niemądre. Że im lepiej, tym lepiej, dlatego że wypuszczenie ludzi z więzień podziała ośmielająco, nie pacyfikująco, tylko właśnie ośmielająco. Ośmielająco i tak się też stało. Po tej amnestii, te różne, stru część struktur Solidarności zaczęła wychodzić z podziemia do działalności półlegalnej, która po prostu zawsze. Daje szersze możliwości niż tkwienie, niż tkwienie w podziemiu. I od roku 1986, od tych wydarzeń, ja zaczynałem się czuć na emigracji coraz bardziej jak człowiek, który jest w, w, w takim postępującym rozkroku. Po prostu jedna noga jest we Francji, a druga noga po prostu jest coraz bardziej w Polsce, bo prawdę mówiąc, ja, mimo że miałem tam bardzo dobre warunki, to jakby nie mogłem wrosnąć w życie francuskie. Znaczy, nie chciałem utkwić w takim getcie polskim, nie, chciałem, nie miałem specjalnej ochoty wsiąkać w to życie francuskie, intelektualne, w sowietologię. No i byłem w takim, że tak powiem, roz, rozkroku, ale jednocześnie byłem coraz większym optymistą, jeżeli chodzi o. O ewolucję wydarzeń w Polsce, pod warunkiem, że w Rosji się nic nie stanie. Że w Rosji się nic nie stanie, ponieważ od, od dawna uważałem, że nic się nie może stać istotnego w, w radzieckiej domenie, jeśli chodzi o poszczególne kraje. Jeżeli nie zacznie się trząść ziemia w sercu imperium, czyli w samym Związku Radzieckim. I dlatego ja od początku tych wydarzeń Solidarnoś Solidarności lat 80., chociaż byłem w to bardzo mocno związany, ja nie wierzyłem, że to się po prostu dobrze skończy. Byłem pewien, że to się tak czy owak skończy źle i że ważne jest, żeby się skończyło jak najmniej źle, że ten ruch wtedy nie ma żadnych szans, że musi się zatrząść ziemia w sercu imperium, ponieważ żadna prowincja nie zdoła się uwolnić, jeżeli centrum imperium będzie w stanie stabilne politycznie. Więc byłem coraz większym takim optymistą i z wielką taką nadzieją również powitałem okrągły stół i mu Suflowałem przez Wolną Europę, bo co tydzień były moje audycje, i to nie tylko audycje gospodarcze, ale również audycje polityczne. O.